to kłaniam się Państwu po przerwie. 507 964 253 507 964 253. No kiedyś to graliśmy do Kożuszka, ale to były inne czasy. Teraz to gramy do 35, czyli 34. Tak powinniśmy skończyć. Proszę Państwa, my tutaj sobie w tym ciepłym studiu, znaczy ja, a tam trwa walka, tak? Tam trwa walka o naszą przyszłość świetlaną, taka jest prawda. Pracuje zespół ekspercki, który zajmuje się też uszczupleniem podstawy programowej z języka polskiego i również przyglądają się liście lektur. Na liście lektur nie ma żadnej książki, która powstała w XXI wieku. Warto się zastanowić nad tym, że jak chcemy mieć młodzież z wiedzą otwartą na świat, to muszą też czytać literaturę współczesną. Tak powiedziała dzisiaj Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka i tak powiedziała w rozmowie z Superakiem, z Superekspresem. Dopytywana, czy jest książka, którą ona by dodała na listę lektur, pani ministra Ministerstwa Edukacji Narodowej stwierdziła, że tam brakuje współczesnej literatury. Nie ma na przykład współczesnych książek Olgi Tokarczuk. Oj, tak, no właśnie. Dlaczego nie ma naszej noblistki? Minister pytano też o podwyżki dla nauczycieli. Na pytanie, ile tam będzie zarabiał nauczyciel dyplomowany, powiedziała, że bardzo trudno odpowiedzieć. Ja wiem, że to jest cytat wyrwany z kontekstu, ale ja jej nie lubię. No to chyba mogę, tak? Najprościej założyć, że 30% więcej i nie mniej niż 1500 zł brutto, to jest ponad 2100 przeciętnie według wynagrodzenia liczonego dla nauczycieli dyplomowanych, ale ich wynagrodzenie zależy od wysługi lat czy dodatków, tak powiedziała. Zaznacza, że podwyżki będą w marcu albo w kwietniu. Odniosła się też do tych planów zniesienia prac domowych. O, to bardzo dobrze, dlatego że pani wiceministra też na ten temat dzisiaj mówiła. Ministra się odniosła do planu zniesienia prac domowych. Trzeba też zadbać o dobrostan dzieci, o ich siłę do nauki. One wracają około godziny 15-16, a później przez kilka godzin odrabiają lekcje. A one muszą mieć czas na pasję, czytanie, tej Tokarczuk. Zajęcia dodatkowe, na odpoczynek. No, tak powiedziała ministra Ministerstwa Edukacji. Tak wygląda, proszę Państwa, wprowadzane odgórnie systemowe zidiocenie. W głowach mają mieć bełkot naszej noblistki, a poza tym nic. Nie czytać, nie pisać, nie odrabiać prac domowych, nie uczyć historii, bo z tego tylko same kłopoty. No po co? Po co mają wiedzieć, kim był Kukliński? Zamiast matematyki uczyć ich, jak się zakłada, za przeproszeniem, Państwo wiedzą, co na banana, jak się maluje tęczę na policzkach. Taka ma być ta przyjazna, lewacka, nowacka szkoła uśmiechniętej Polski. Ja obiecałem, że zacytuję co powiedziała pani wiceministra, ale żeby nie było potem, że ja nic nie mówiłem, to jeszcze przytoczę, co w rozmowie z TVN24 pani ministra Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka powiedziała, zapytana o podręcznik autorstwa profesora Roszkowskiego. Chodzi o ten podręcznik do HIT-u, do historii i teraźniejszości. Powiedziała krótko: absolutnie nie rekomendujemy tego gniota. Reporterka TVN24 zapytała panią ministrę Ministerstwa Edukacji Narodowej o ten podręcznik. Zwróciła uwagę, że nauczyciele często wybierają tę książkę. Nie jest często wybierana przez nauczycieli. To absolutna nieprawda, oburzyła się pani ministra. Polscy nauczyciele postawili się bardzo wyraźnie, powiedzieli, że nie będą z tej książki korzystać. Są też rekomendacje dotyczące podręczników obywatelskich, ale większość nauczycieli tak naprawdę korzystała z gotowych scenariuszy lekcji. Absolutnie nikomu nie zalecam tego gniota pana Roszkowskiego. My żeśmy się, uwielbiam te artykuły, żeśmy, my żeśmy się zadeklarowali, że zideologizowanego przedmiotu po prostu nie będzie. I oczywiście to trochę potrwa.
znaczy kolejny rocznik wchodzący do liceów, czyli od 2024, nie będzie miał tego przedmiotu. Ci, którzy są w tej chwili w pierwszej klasie, będą mieli kontynuowany przedmiot, ale też według podstaw programowych, nad którymi w tej chwili trwają prace. Kolejnym rocznikom będziemy proponować przedmiot, który dopiero powstaje, który jest dopiero w takich wstępnych opracowaniach, ale on nie wejdzie do szkół w roku 2024, tylko najwcześniej w 2025 albo 2026, w zależności od tego, na który model się zdecydujemy. No tak, jak tam jest tyle zespołów, mówiłem Państwu kilkanaście, tak? No jeszcze tłumaczyła Pani Ministra Ministerstwa Edukacji Narodowej, że to będzie wychowanie obywatelskie zawierające elementy historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie, strach się bać, dostosowane do wieku młodych ludzi wchodzących w ten taki ważny okres decydowania o przyszłości Polski i o swoich kompetencjach. No chodzi o to, żeby oni wybierali tych, co trzeba. Nie, generalnie jest tak z tą edukacją, że to inni mogą nam tylko zazdrościć. Za edukację naszych dzieci w tej chwili odpowiadają, proszę Państwa, najtęższe umysły tej szczęśliwej Polski uśmiechniętej. Najlepszym dowodem, że tak właśnie jest, to jest to, co dzisiaj usłyszeliśmy od gościni Radia Tok FM, pani wiceministry Ministerstwa Edukacji Narodowej, Katarzyny Lubnauer. Już od 1 września wejdą nowe, odchudzone podstawy programowe. To jest bardzo duża praca, przy czym nie zmienia się wymiar godzin, który będzie dla wszystkich przedmiotów w szkołach, tylko zmienia się w zakres materiałów. Nad tymi zmianami pracuje już 17 zespołów. Zależy nam na tym, żeby w przyszłości uczniowie, pracując na tych samych podręcznikach, bo nie będą zmieniane podręczniki, mieli mniej trochę tej wiedzy, ona tak powiedziała, żeby nauczyciele mieli więcej czasu na przećwiczenie z nimi tej wiedzy. No tak, jak będą mieli mniej wiedzy, to nauczyciele będą mieli więcej czasu, żeby z nimi te mniej wiedzy przećwiczyć. A co z zakazem zadawania obowiązkowych prac domowych? Takie było pytanie. W tej chwili to rozporządzenie też podlega konsultacjom, będzie delikatnie zmieniane. My nie zakazujemy prac domowych. My mówimy, że w klasach od 4 do 8 te prace domowe mają być nieobowiązkowe i nieoceniane. Nie ma innej części, która tak bardzo różnicuje dzieci jak prace domowe. Jeżeli chcemy rzetelnie dzieci oceniać, to musimy oceniać na podstawie tego, co mamy pewność, że zrobili samodzielnie. Mamy takie czasy, w których zdajemy sobie sprawę, że szybkie napisanie rozprawki lub rozwiązanie zadań to jest wpisanie do jednego z czatów, które operują sztuczną inteligencją i otrzymamy za minutę rozwiązanie. No rozumując w ten sposób, to w ogóle nie można urządzać żadnych klasówek, bo będą przecież odgapiać, tak? Albo ściągać, albo coś tam. No i tak dalej, i tak dalej. Pan Jerzy, przepraszam najmocniej, z piekar śląskich. Nie, to bardzo poproszę, tak. Dobry wieczór. No, halo? Tak, słucham, panie Jerzy. Chciałbym rozmawiać na ekranie w tej chwili. Wrzućcie pana Jerzego na ekran telekino, słuchajcie, bo pan Jerzy by chciał na ekranie rozmawiać, a... No. A nie wiem, czy pan to... redaktor... Tak? Halo? Ja słucham pana cały czas. Pan ma włączony telewizor i pan słucha siebie w telewizorze, YouTube, z czym... Na YouTubie jestem. No ale ma pan włączony na YouTubie. Ma pan włączony dźwięk, w związku z tym my sobie pogawędki nie utniemy. Halo? Bardzo uprzejmie proszę, panie Jerzy, gdyby był pan tak miły, tak? I wyciszył dźwięk, to wtedy nam się uda porozumieć. No pan tak wyciszył, że pan wszystko skasował. Nie, ja też tak zrobiłem parę razy w życiu. Tego bym się nie czepiał. A propos tego, że te lewaki nami rządzą. Proszę państwa, pan profesor Piotr Gliński w takim wpisie zamieszczonym na Twitterze, który się teraz inaczej nazywa, poinformował, że na BIP-ie, to jest Biuletyn Informacji Publicznej, ukazał się skład gabinetu politycznego podpułkownika Sienkiewicza. 4 osoby nie o lewicowych, lecz skrajnie i radykalnie lewackich poglądach z panią Diduszką na czele. Tak podsumował pan profesor.
Gliński, to co tam wymyślili. Tak, państwo się nie przesłyszeli. Ta pani Agata Diduszko-Zygleska jest doradcą obecnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Tam się też znalazł w tym gabinecie Mateusz Orzechowski, który pełni funkcję asystenta politycznego samego pana ministra. To jest taki działacz Młodej Lewicy i Greenpeace. On wcześniej pracował w biurze poselskim posłanki Joanki, która jest wiceministrą w tym ministerstwie. No i w tym gabinecie jest też Przemysław Witkowski, Brunon Odolczyk. Mocna obsada. W każdym razie, jak napisał pan profesor Piotr Gliński, z kultury pozostaną strzępki. Elektorat PSL-u zachwycony? Ja myślę, że tak, oczywiście. Na pewno. No szczególnie ta koleżanka Schleswig-Holstein, ta Diduszko. To jest pomysł. Jeszcze raz do mnie powiedzcie telekino, bo panuje, że mu się udało jeszcze raz do nas dodzwonić. Tak. Wyciszony pan Jerzy z Piekar Śląskich, jeszcze raz. Bardzo tak, proszę. Tak, Jerzy, kłaniam się panu redaktorowi i państwu. Pozdrawiam wszystkich w Republika. Przede wszystkim chciałbym się odnieść do pana Mariusza Kamińskiego. Bardzo współczuję temu panu, co przeżył. I Marcinowi Wązikowi. Przede wszystkim ja byłem pracownikiem kopalni KWK Julian w Piekarach Śląskich i byłem w okresie stanu wojennego, jak Sylwestra o 24 kazano, komisarz przyjechał, kazano mi zjechać na dół. Bardzo przykro mi to było wtedy. I w tym okresie czasu, co teraz nastąpiło, mam obraz tej samej sytuacji. Panie redaktorze, ja wszystkich proszę, żeby Polska była Polską. I tyle mam do powiedzenia. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Jerzy. Zrobimy co w naszej mocy. Ja mam wrażenie, że pan się naprawdę wzruszył, a nie, że... Proszę, bo bardzo słabo słyszę. Nie, mówię, że mam wrażenie, że pan się naprawdę wzruszył i że ta miłość do matki i ojczyzny nie jest jakaś udawana. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Jerzy. Pozdrawiam serdecznie. Miłego wieczoru. Jak nie, pan... ale jeszcze chcę pozdrowić tak? wszystkich, którzy flagi noszą. Jestem sercem całym. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Miłego wieczoru, wszystkiego dobrego. Jak mnie łapa bolała po tym 11 tam wtedy, że się tak... No już państwu nie będę tego dobrze. Więc tak, wspomniał pan o Mariuszu Kamińskim. Ta sejmowa komisja do spraw Pegasusa, ona ma zacząć działać dopiero 19 lutego, no ale do tego 19 lutego no, trzeba czymś uwagę odwracać i państwa uwagę zajmować. Jak państwo doskonale wiedzą, bo przecież pisała o tym sama gazeta.pl, Pegasusem mieli być inwigilowani Marek Suski, Krzysztof Sobolewski, Jan Krzysztof Ardanowski, Ryszard Terlecki, Adam Bielan, Marek Kuchciński, Tomasz Latos, Arkadiusz Czartoryski i Ryszard Czarnecki. Ale to nie wszystko, dlatego że teraz RMF FM ujawniło, że na tej liście znajduje się też były premier Mateusz Morawiecki. A podobno, no tak twierdzi RMF FM, w siedzibie PiS-u przy Nowogrodzkiej miała się odbyć burzliwa dyskusja na ten temat. Oczywiście radio nie podaje żadnych źródeł swoich informacji, ani nic nie mówi o tym, czy gdziekolwiek te informacje potwierdzało.
po co? Natomiast do sprawy odniósł się na platformie X Mariusz Kamiński i napisał tak. Kolejna próba skłócenia PiSu. Nie było żadnej inwigilacji premiera Morawieckiego. To ordynarny fake. Obecny rząd kłamstwami próbuje przykryć własną nieudolność, swoje bezprawne działania. Nie damy się zniszczyć. Obronimy polskie sprawy. Zdementował też te sensacje przekazywaną przez RMF FM Stanisław Żaryn. Tworzenie i nagłaśnianie takich insynuacji ma na celu rozbicie środowiska PiSu oraz alienację Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, tak to podsumował. No tam RMF FM twierdzi, że agenci służb się interesowali majątkiem byłego premiera, zwłaszcza nieruchomościami, kontaktami z Agencją Rezerw Materiałowych w czasie pandemii COVID-19. Maciek Wąsik skomentował to tak. Ciekawy artykuł z jednym zastrzeżeniem. To kompletna bzdura. Nie pierwsza zresztą na ten temat. Można było zadzwonić i się zapytać, ale po co? Fake nad fake. No, no tak, no ale jak tu wierzyć przestępcy skazanemu prawomocnym wyrokiem? Pani Urszula? Halo? Pani Urszula z Brwinowa. Dobry wieczór. Przepraszam. Dobry wieczór. Nie z Brwinowa, tylko skąd? Brwinów. Z Rybinowa, tak. Dobry wieczór. No nie zawsze jest dycha, czasami tak. Słucham panią. Pani Urszulo, słucham panią. Proszę mówić. Halo? Dobry wieczór, pani Urszulo. Pani Urszula z Rybinowa. Proszę mówić. Pozdrawiam na wstępie. Nie wiem. Ale aranżacja dziś u pana. Mega. No, robimy co się da. Co się da. No nie wiem, postaram się jakoś w miarę krótko, bo mnie wszystko już denerwuje. Spać idę zdenerwowana, wstaję zdenerwowana. No, sprzątanie na całego. Władza i kasa, ma się rozumieć, rząd bandycki, cholera, nastał. Jeszcze taki rozpierduchy. Pani Urszulko, kochana, bo pani zaczyna mówić językiem mało literackim. Jak żyję, nie widziałam, przeżyłam stan wojenny jako młoda dziewczyna. Od 35 lat śledzimy i analizujemy z moim przyjacielem, historykiem i politologiem politykę w szerokim tego znaczeniu, światową, europejską. Jesteśmy świadomi, co jest teraz grane, więc nie będę wchodzić w dyskusję, ale nie ma dużo czasu, jeśli chodzi o los Polski. Wiadomo, o co chodzi w tych układach, no. Współcześnie wiemy, jaka jest rola propagandy i dezinformacji, nie tylko w Polsce. Ale na tę chwilę powinien powstać, to jest moje zdanie, taki ruch społeczny w różnych grupach wiekowych, takie tak zwane sejmiki, które muszą tworzyć młode i stare, doświadczone grupy, które są świadome co do naszej historii Polski. I co jest w tym sporze społecznym ważne? Ano ruch na dwóch poziomach. Bo świat leci do przodu, z technologią wiadomo, zwłaszcza propaganda i dezinformacja na świecie i w Polsce przejęte przez siły zewnętrzne. Wie pan, dojrzała i kumata młodzież, o co teraz chodzi wiadomo, musi tworzyć w Polsce sieć takich sejmików i mieć swoich charyzmatycznych przewodników, którzy poprowadzą świadomą i tą nieświadomą młodą społeczność do działania. Na sejmika w internecie też.
bo teraz najważniejszy właściwie ruch informacji tam się odbywa. Przekaz musi być konkretny i z perspektywą, to jest moje zdanie, rozwoju głównie dla młodych, rozwój gospodarczy i nowe technologie. Bo tak są nieźle zmanipulowani, że szok. I tak myślę, że nie najeżdżać na tego Tuska osobowo, tutaj jeżeli chodzi o przekazy, tylko na rząd ogólnie, nam panujący. Bo słowo Tusk, jak płachta na byka jego wielbicieli działa. Szkoda gadać, cuda na kiju się dzieją i tyle. Ale muszę powiedzieć pani Jacku, Tusk ma konkretny plan, wiadomo. No i Polacy niedługo mogą się znaleźć w ręką w, chyba mogę powiedzieć, nocniku, nie? No i tak się dzieje powoli. Prowadzi, mam wrażenie, politykę długofalową w Kubaniutki, ale to na pewno tak jest. Znamy jego życiorys, działalność polityczną od młodych lat i tarara i tralala. Teraz ważna sprawa. Między innymi społeczeństwo młode musi odegrać na tę chwilę pierwszoplanową rolę, bo w nich nadzieja. I wraz z naszą opozycją, bo ona sama nie da rady, wiadomo, nie wypracowała sobie przez 8 lat koalicjantów. No. A ten nasz władca załatwi psychologicznie w kampanii niestety nasze społeczeństwo. No i rola Niemiec swoje zrobiła w wyborach i jesteśmy teraz w ciemnej D3 kropki. I przyszedł już czas, niestety trzeba ostro i przekonująco działać, aby społeczeństwo młode i stare niedowiarki też obudziło się na czas, a czasu jest mało. Ja się z panią zgodzę, pani Urszulko, i powiem, że ja się bardzo cieszę, że pani się dodzwoniła i że takie fajne są te polskie dziewczyny. Ja przepraszam najmocniej, że tutaj postawię kropkę, ale muszę postawić, bo nam się czas skończył. To wszystko, o czym pani mówi, to prawda. Najgorsze w tym jest to, że tam w grę wchodzi nasza niepodległość. Bo ten plan Tuska, o którym pani mówiła, no to chyba dla wszystkich już jest jasne, na czym on polega. Bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się, pozdrawiam. Nie wiem, w jakich okolicznościach przyrody zobaczymy się jutro, ale mam nadzieję, że się zobaczymy i usłyszymy. Miłego wieczoru. Proszę pozostać z Republiką.